W dzisiejszym odcinku chciałabym przedstawić Wam historię zaginięcia pewnej znanej łódzkiej dziennikarki. Pewnie jeśli już od dłuższego czasu słuchacie spraw kryminalnych, to na myśl przychodzi Wam postać Iwony Mogiły-Lisowskiej, ale to nie o nią dziś chodzi. Wszystko wydarzyło się kilka lat wcześniej, zanim zaginęła Iwona i myślę, że warto podkreślić, że nie natrafiłam na żadne informacje świadczące o tym, że te sprawy mogłyby być ze sobą jakkolwiek powiązane. Kobieta, o której ja Wam opowiem, jest byłą dziewczyną Michała Fajbusiewicza, przez co dla wielu ta historia staje się jeszcze bardziej intrygująca. On sam przez te wszystkie lata starał się dojść do tego, co się z nią stało. Wielokrotnie próbował rozwikłać zagadkę jej tajemniczego zniknięcia i choć wszystkie tropy prowadziły i nadal prowadzą tylko do jednej osoby, sprawa wciąż jest uznawana za nierozwiązaną. Zapraszam Was do wysłuchania historii zaginięcia Barbary Chrzczonowicz. Barbara przychodzi na świat 10 października 1951 roku w Łodzi i to z tym miastem zwiąże całe swoje życie. Jest jedynaczką, córką pary chemików Janiny i Stanisława, którzy pracują jako wykładowcy na Politechnice Łódzkiej. Zwłaszcza jej tata, Stanisław Chrzczonowicz, jest znanym w świecie nauki profesorem chemii polimerów, który od samego początku istnienia tej uczelni jest z nią bardzo blisko związany. Jego dokonania są znane nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Dziewczyna najbardziej lubi, kiedy mówi się na nią Baśka i właśnie tak zwracają się do niej bliscy i przyjaciele. Kiedy ma zaledwie 16 lat i chodzi jeszcze do liceum, spotyka ją wielka tragedia. W odstępie kilku miesięcy traci zarówno ukochanego tatę, jak i mamę. Całe życie wywraca jej się do góry nogami i musi dorosnąć znacznie szybciej niż jej rówieśnicy. Od tego momentu mieszka i wychowuje się sama, chociaż opiekę nad nią przez jakiś czas stara się sprawować ciotka, siostra jej zmarłej mamy. To jedyna bliska rodzina, jaka jej wtedy zostaje. Z punktu widzenia logistyki opieka nie jest bardzo wymagająca, ponieważ jej krewna mieszka w tym samym budynku, w klatce schodowej obok. Może zatem do niej regularnie zaglądać. Problem stanowi bardziej podejście nastolatki, która za wszelką cenę chce stanąć na wysokości zadania, jakie przypisał jej zły los, i chce stać się samodzielna. Nie może pogodzić się z tym, żeby zależeć od ciotki. Przez to szybko postanawia, żeby oprócz dalszej nauki rozpocząć też pracę. W ten sposób mogłaby sama zarabiać na swoje utrzymanie i decydować o sobie. Te trudne przeżycia powodują, że Baśka dorasta bardzo szybko. Szybciej niż jest to oczekiwane od nastolatek, które powinny jeszcze przynajmniej częściowo wieść radosne i beztroskie życie. Mimo to dziewczyna nie traci siły i ambicji. Kiedy z sukcesem kończy liceum i zdaje maturę, decyduje się iść na studia na Uniwersytecie Łódzkim, na które dostaje się bez problemu. Jest bardzo pracowita, ambitna, ma niezwykłą pamięć i zdolność do szybkiego uczenia się, dzięki czemu w tym samym czasie, równolegle, skończy na nim nie jeden, ale aż dwa kierunki – anglistykę i filologię rosyjską. Ale zanim Baśka pójdzie na studia, zaręcza się ze swoim ówczesnym chłopakiem. Pod koniec liceum jego kolega, Marian, namawia ich, żeby razem z nim pojechali na kilkudniowy rajd, taki obóz wędrowny. Marian uprawia turystykę i szuka towarzystwa do wyjazdu. Baśka jeszcze wtedy go nie zna. Poznają się dopiero podczas obozu. Na miejscu wszyscy są dość mocno zaskoczeni, bo okazuje się, że wydarzenie jest z kategorii tych bardziej ekstremalnych. Na większe wygody nie ma co liczyć i czekają ich noclegi w stodole. Nie do końca tak to sobie wyobrażali, ale postanawiają nie rezygnować z wypadu.
Podczas jednego wieczora chłopak Baśki przesadza z alkoholem na tyle, że szybko idzie spać. Dla niej jest jednak za wcześnie, podobnie jak dla Mariana, więc oboje po prostu kontynuują rozmowę. Mają tak wiele wspólnych tematów i rozumieją się tak dobrze, że przegadują całą noc. Chłopak jest rówieśnikiem Baśki i otwiera się przed nimi dorosłe życie. Dziewczyna chce studiować na Uniwersytecie Łódzkim, ale sytuacja Mariana jest bardziej skomplikowana. Chciał iść do szkoły aktorskiej, ale ma korzenie żydowskie, a uczelnia w tamtym czasie nie przyjmowała Żydów. Jeśli nie będzie kontynuować nauki, to czeka go obowiązkowa służba wojskowa. Musi coś wymyślić. Baśka jest oczarowana Marianem. Nie może przestać o nim myśleć i po tym, jak ich wspólny wyjazd się kończy i wszyscy wracają do Łodzi, zbiera się na odwagę i pisze do niego list miłosny. Sama jest dość pogubiona, bo przecież ma narzeczonego, a Marian w dodatku jest jego kolegą. Cała sytuacja jest dla niej co najmniej niezręczna, ale koniec końców wkrótce aktualny związek Baśki rozpada się. Za to rozpoczyna się zupełnie nowa relacja. Ona i Marian zaczynają się spotykać, a ich miłość rozkwita. Baśka w czasie studiów jest zaangażowana w wiele różnych działalności. Jest osobą przebojową, którą rozsadza energia i to między innymi jej starania doprowadzą do rozpoczęcia słynnych do dziś łódzkich spotkań teatralnych. Ona sama jest w nich zarówno animatorką, jak i kierowniczką biura organizacyjnego. To dzięki tej działalności jej nazwisko sukcesywnie przenika do ogólnopolskiego świata kultury. Zainteresowanie sztuką i teatrem to kolejne spoiwo jej związku z Marianem. Chętnie razem chodzą na różne spektakle. Sam przecież marzył o tym, żeby iść do szkoły aktorskiej, więc ta sfera jest bardzo bliska jego sercu. W końcu, żeby uciec przed wojskiem, Marian rozpoczyna 2-letnią naukę w Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim w Łodzi. Baśka chętnie pomaga mu przygotowywać się do egzaminów na uczelni i mimo, że sama studiuje zupełnie inny kierunek, a nawet 2, to potrafi opanować jego materiał szybciej niż on sam. Ma niebywałą pamięć wzrokową, a także umiejętność szybkiego uczenia się. W oczach Mariana jest bardzo zdolna i szalenie inteligentna, przez co stale mu imponuje. Wszystko między nimi wydaje się układać szczęśliwie i oboje darzą się niezwykle silnym uczuciem. Jest jednak jeden zabawny mankament. Baśce przeszkadza imię ukochanego. Uważa, że nie jest za bardzo reprezentacyjne i trochę wstyd, jakby musiała się do niego tak zwracać przy ludziach. Pewnie mówi to z uśmiechem na ustach, ale Marian bez wahania deklaruje, że nie ma nic przeciwko temu, żeby wymyśliła mu jakieś nowe imię, takie, które będzie się jej podobać. W ten oto sposób Marian staje się Michałem. I chociaż nigdy formalnie nie zmieni swojego imienia, i tak wszyscy będziemy go znać właśnie jako Michała. Człowieka, który do dziś jest twarzą popularnego programu telewizyjnego 997. Tak więc Michał Fajbusiewicz i Baśka Chrzczonowicz spotykają się ze sobą łącznie przez 2 lata. Wszystko diametralnie się zmienia, kiedy pewnego dnia wojsko jednak upomina się o niego. Michał zostaje wezwany do odbycia zasadniczej służby wojskowej i zostaje przydzielony do jednostki lotniczej 2. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Kraków w Goleniowie. Musi wyjechać z Łodzi i związek staje przed bardzo trudnym wyzwaniem. Początkowo, jak jeszcze jest poborowym, Baśka przyjeżdża do niego w odwiedziny, ale pewnego dnia do jednostki przychodzi napisany przez nią list. Wyjaśnia w nim, że związek na odległość jest dla niej zbyt trudny. Zrywa z ukochanym i jednoznacznie urywa z nim jakikolwiek kontakt. Michał ma złamane serce i przez długi czas nosi w sobie dużo goryczy, żalu i złości. Czuje się zraniony, skrzywdzony i nie może wybaczyć jej, że zostawiła go, kiedy jest w wojsku, że na niego nie czeka. Mimo, że nie może o niej zapomnieć, nigdy nie będzie próbował do niej wrócić. Minie dużo czasu, zanim pogodzi się z tym i przestanie nosić w sercu żal. Ostatecznie każdy z nich rusza do przodu ze swoim życiem i skupia się na rozwoju kariery. Para nigdy już się ze sobą nie spotka, ani nie będzie utrzymywać kontaktu. Ich drogi zupełnie się rozchodzą, żeby po 15 latach zejść się ponownie, ale wtedy już w innych i niestety dramatycznych okolicznościach. Baśka, będąc jeszcze na studiach, niezwykle aktywnie udziela się w Socjalistycznym Związku Studentów Polskich.
organizacji studentów podległej PZPR. To dzięki tej aktywności zostaje powołana na radną Rady Narodowej Miasta Łodzi. Tym samym po raz pierwszy wchodzi w świat polityki. Po ukończeniu studiów rozpoczyna pracę w telewizji jako dziennikarka, korespondentka i reporterka. Występuje m.in. w wydaniach Dziennika Telewizyjnego, który do końca lat 70. jest głównym programem informacyjnym programu pierwszego Telewizji Polskiej. Często nadaje w nim relacje z ważnych dla Polaków wydarzeń, więc jej nazwisko i twarz staje się dla części Polaków rozpoznawalna. Właśnie w taki sposób Michał Fajbusiewicz dowie się o tym, jak potoczyły się dalsze losy swojej byłej dziewczyny. Oglądając dziennik telewizyjny, zauważa na ekranie jej twarz. Na początku lat 80. Baśka ma 30 lat i jej kariera telewizyjna ma się całkiem dobrze. Wszystko zmienia się, kiedy nie chcąc podporządkować się aktualnemu ustrojowi, podejmuje decyzję o związaniu się z niedawno powstałym związkiem zawodowym Solidarność. Kiedy rok później wybucha stan wojenny, w Polsce zostaje przeprowadzona szeroko zakrojona akcja weryfikacyjna środowisk dziennikarskich. Pracę traci wtedy 800 osób, które nie zostają pozytywnie zweryfikowane, czyli takich, które uznano za przeciwne systemowi. Przynależność do Solidarności jednoznacznie przypisuje Baśkę właśnie do tej grupy. W połowie grudnia 1981 roku ostatecznie traci pracę, z czym zupełnie nie może się pogodzić. Załamuje się i wpada w depresję, bo ta praca była dla niej wszystkim. Taki stan będzie jej towarzyszyć jeszcze przez długi czas, ale w dobie propagandy drzwi do telewizji zostają dla niej zamknięte już definitywnie, więc musi znaleźć sobie inne źródło utrzymania. Z pomocą przychodzą jej ukończone studia. Znając bardzo dobrze język angielski, zaczyna udzielać korepetycji. Robi to zarówno prywatnie, na przykład dając lekcje dzieciom sąsiadów, ale też ucząc angielskiego w przedszkolu. Dzieci niezwykle ją lubią. Pomocną dłoń podaje jej jeszcze rektor Politechniki Łódzkiej, na której wcześniej pracowali jej rodzice. Baśka zostaje tam pracownicą biblioteki oraz jednym z pierwszych redaktorów naczelnych Biuletynu Informacyjnego Politechniki Życie Uczelni. Nie jest to spełnienie jej marzeń, ale pozwala przyzwoicie żyć. Na przestrzeni lat Baśka ma w swoim życiu wielu mężczyzn, ale za mąż wychodzi dopiero w wieku 34 lat. Mówię dopiero, ponieważ jak na standardy lat 80. było to dość późno. Był to ślub, który zaskoczył wszystkich z jej bliskiego otoczenia. Mężczyzna, którego poślubia, pojawia się w jej życiu zaledwie kilka tygodni wcześniej. Para poznaje się w 1985 roku na prywatce z okazji Andrzejek i pobiera w dość ekspresowym tempie, po jednym miesiącu znajomości. Michał Fajbusiewicz nie otrzymuje zaproszenia, ale pokazuje mu je jeden z ich wspólnych znajomych. Po latach nadal je pamięta i wspomina, że w jego ocenie było dość dziecinne, z czarno-białym zdjęciem narzeczonych i ozdobione wyklejankami z gazet. Wybrankiem Baśki jest mężczyzna będący z wykształcenia chemikiem, podobnie jak jej rodzice. Nigdzie nie znalazłam informacji, jak miał na imię, więc na potrzeby odcinka będę mówić o nim Piotr. Ma na nazwisko Szymański i jego nowo poślubiona żona przyjmie je również jako swoje. Nadal będzie jednak najbardziej znana pod nazwiskiem panieńskim – Chrzczonowicz. Małżeństwem nie będzie jej dane długo się cieszyć. Mniej więcej rok po ślubie zniknie bez śladu w tajemniczych okolicznościach. Baśka przez całe życie mieszka w Łodzi, w przedwojennej kamienicy przy ulicy Kilińskiego 82, do której po ślubie wprowadza się jej mąż. W budynku znajdują się mieszkania w całości przeznaczone dla kadry profesorskiej Politechniki Łódzkiej, więc przywilej zamieszkania w nim otrzymał niegdyś jej ojciec. Zupełnym przypadkiem jednym z jej sąsiadów jest milicjant Adam Antczak, w późniejszym czasie znany jako rzecznik prasowy łódzkiej policji i naczelnik jednego z wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Możecie go kojarzyć również jako współautora książki Pitawal Łódzki. Baśka po utracie pracy w telewizji udziela jego synowi korepetycji z angielskiego. To właśnie on, jako jeden z pierwszych, zwraca uwagę na to, że coś jest nie w porządku. Jest grudzień 1986 roku i 35-letnia Baśka jest umówiona na poranne lekcje z jego synem. Pan Antczak przychodzi z nim do jej mieszkania i puka do drzwi.
Otwiera Piotr, który przeprasza go i mówi, że żona wyjechała do koleżanki do Warszawy i zajęcia dzisiaj się nie odbędą. Milicjant przyjmuje to i po prostu wraca do siebie. Mija jednak kilka godzin i po południu nachodzi go pewna refleksja. Baśka należała do osób bardzo obowiązkowych i taka nieobecność zupełnie do niej nie pasowała. Była na tyle sumienna, że na pewno poinformowałaby go wcześniej o odwołanych zajęciach. Zwłaszcza, że mieszkają w tym samym budynku, więc mogła przecież po prostu zapukać do drzwi i dać znać, że coś jej wyskoczyło. Im bardziej się nad tym zastanawia, tym większy rodzi się w nim niepokój. Przywołuje w pamięci coraz więcej szczegółów, które prowadzą do nowych, zastanawiających przemyśleń. Przede wszystkim pan Antczak zwracał uwagę na to, że w mieszkaniu Szymańskich był jej pies. Dla wszystkich, którzy znali Baśkę, było oczywiste, że bez swojego czworonoga nigdzie się nie ruszała. Zabierała go ze sobą nawet do pracy na plan telewizyjny i na posiedzenia Rady Miasta, więc wyjazd do koleżanki do stolicy bez niego wydawał się co najmniej zastanawiający. Z całą pewnością nie zostawiłaby go w domu. Baśka też nie korzystała z komunikacji miejskiej. Miała pomarańczowego Fiata 126P i to właśnie samochodem przemieszczała się na co dzień i wszędzie nim jeździła. Auto jednak wciąż stoi na podwórku. Dlaczego nie pojechała nim do Warszawy? Te trzy rzeczy, brak odwołania lekcji, pies w mieszkaniu i maluch na podwórku, mocno dają mu do myślenia. Postanawia podzielić się swoimi wątpliwościami z ciotką Baśki, która wciąż mieszka w tej samej kamienicy. Okazuje się, że ona też była w mieszkaniu Szymańskich i Piotr przekazał jej dokładnie to samo wyjaśnienie. Od tego czasu rozmyśla, dlaczego jej siostrzenica nie wspomniała nic o wyjeździe. Mija tydzień, podczas którego Piotr stale uspokaja ciotkę, ale w końcu kobieta nie wytrzymuje i jako członek rodziny Baśki idzie na milicję i oficjalnie zgłasza jej zaginięcie. Funkcjonariusze udają się do mieszkania przy Kilińskiego 82 i rozmawiają na ten temat z Piotrem, który mówi im dokładnie to samo, czyli że jego żona wyjechała do znajomej do Warszawy. Dodaje, że nie chce mieć z nią jakiegokolwiek kontaktu i prosi, żeby dać mu święty spokój. I tu dzieje się coś nieoczekiwanego. Wszystko wskazuje na to, że na wysłuchaniu Piotra działania milicji się kończą. W tamtych czasach nie było jeszcze tak szczegółowo opracowanych procedur postępowania w przypadku zaginięć, jakie mamy teraz. Możemy się domyślać, że policja stwierdziła, że młoda kobieta pojechała do stolicy się wyszaleć albo odreagować i wróci sama za jakiś czas. A być może mieli po prostu inne, ciekawsze zajęcia i nie mieli ochoty zajmować się tą sprawą. W każdym razie, mimo nacisków ciotki, żeby przyjrzeć się temu bardziej szczegółowo i przede wszystkim zacząć jej szukać, żadne istotne działania nie zostają podjęte. W szczególności milicja nie dokonuje oględzin mieszkania. Mijają święta Bożego Narodzenia, a potem Nowy Rok, a Baśka nadal nie wraca. Szymański jakoś w okolicach lutego poinformuje milicję, że jego żona rzekomo odzywała się do niego. Pierwszy raz zatelefonowała po świętach z życzeniami, a drugi raz, żeby powiedzieć mu, że zamieszkała z innym mężczyzną w Warszawie. Żadnej z tych informacji nie uda się jednak potwierdzić. Co ciekawe, Baśka nigdy nie zadzwoni do swojej ciotki, swojej jedynej bliskiej krewnej. Nie nawiąże też kontaktu z nikim innym, z żadnym przyjacielem czy znajomym. W tym miejscu muszę się zatrzymać i podać Wam jeszcze jedną wersję zdarzeń dotyczących zgłoszenia zaginięcia Baśki. Ta, którą właśnie Wam opowiedziałam, pochodzi bezpośrednio z relacji Michała Fajbusiewicza z wywiadu z Magdą Omilianowicz z 2019 roku, ale z szereg innych źródeł ze wcześniejszych lat, m.in. tygodnika Agora, które relacjonują to inaczej. Według tej wersji do oficjalnego zgłoszenia dochodzi dopiero 3 miesiące po zaginięciu, mianowicie 10 marca 1987 roku. Po tym, jak w grudniu poprzedniego roku ciotka zauważyła, że kobieta nigdzie się nie pojawia, poszła porozmawiać z jej mężem. Jednak kiedy usłyszała o wyjeździe do Warszawy, uspokoiła się, że nic złego się nie stało. Niepokój zaczął narastać, kiedy Baśka wciąż nie wracała do domu i nie było z nią żadnego kontaktu. Dopiero wtedy zaczęła wywierać naciski na jej męża, żeby oficjalnie zgłosił jej zaginięcie. Piotr robi to dopiero na wiosnę. Bez względu na czas zgłoszenia zaginięcia,
czy było to tydzień później, czy 3 miesiące później, sąsiedzi zaczynają szeptać i dzielić się ze sobą swoimi obserwacjami, ponieważ nikt od dłuższego czasu nie widział Baśki. Przecież miała psa, z którym zawsze wychodziła na spacer, więc nie było trudno, żeby któryś z innych mieszkańców kamienicy usłyszał ją, czy nawet zobaczył na klatce schodowej albo w pobliżu budynku, jak z niego wychodzi. Codziennie jeździła też do pracy. Tymczasem z psem początkowo zaczął wychodzić Piotr, a w kilka tygodni po zniknięciu Baśki po prostu się go pozbył. Wszyscy, którzy ją znają, byli zgodni, że takie nagłe zniknięcie jest zupełnie nie w jej stylu. Była energiczna i dynamiczna, może nawet trochę pokręcona, ale cechowało ją też skrupulatne planowanie, zarówno długofalowe, jak i na najbliższe dni. Była solidna i dobrze zorganizowana. Wyjazd z dnia na dzień, bez żadnych rzeczy i psa, bez uprzedzenia znajomych, w żaden sposób nie wpisywał się w jej osobowość. Zwłaszcza, że przecież z tego rzekomego wyjazdu nie wracała. Przez kolejnych kilka miesięcy ciekawskie głosy sąsiadów nie cichną, ale zupełnie nic się nie dzieje. Baśki nadal nie ma, nikt nie ma pojęcia, co się stało, ani gdzie jest, a milicja nie podejmuje żadnych czynności w jej sprawie. Sama informacja o poszukiwaniach kobiety zostaje podana w mediach w komunikacie urzędowym prokuratury z dużym opóźnieniem, bo dopiero 4 miesiące po jej zaginięciu. Jakby tego było mało, do komunikatu dołączono fotografię, na której trudno było ją rozpoznać. Wybrano jakieś niefortunne zdjęcie, na którym nie przypominała tego, jak na co dzień wyglądała. A w telewizji odczytano jedynie nazwisko, jakie przyjęła po mężu – Szymańska. To był krytyczny błąd, ponieważ pod tym nazwiskiem niewiele osób ją znało, nawet z najbliższego grona. Przez wiele lat Baśka była osobą dość znaną w różnych środowiskach, ale też dla wielu widzów z czasów, kiedy pracowała jako korespondentka w telewizji polskiej i występowała w dzienniku telewizyjnym. Zamiast zatem pokazać zdjęcie, na podstawie którego najłatwiej byłoby ją rozpoznać i opatrzyć je znanym nazwiskiem Chrzczonowicz, osiągnięto efekt, w którym wiele osób, widząc ten komunikat i nawet znając Baśkę osobiście, nie skojarzyło w ogóle, że o nią chodzi. A jeśli tak, to trudno było oczekiwać, żeby zupełnie postronni ludzie, statystyczni widzowie telewizji, zgłosili się z jakimiś istotnymi dla sprawy informacjami. I faktycznie tak to się skończyło. Chociaż komunikat wyemitowano zarówno w lokalnej telewizji, jak i na antenie ogólnopolskiej, nie przyczynił się do zgłoszenia jakichkolwiek wartościowych informacji. Szukano jakiejś Barbary Szymańskiej, której twarzy nikt nie kojarzył. Niemniej podano jej rysopis. Wiek z wyglądu 35 lat. Wzrost 158 cm, sylwetka szczupła. Twarz pociągła, cera blada, oczy niebieskie. Krótkowic, nosi silne okulary. Ostatnio ubrana była w ocieplaną kurtkę 3/4 w kolorze granatowym, szary sweter typu Shetland i skórzane jasnoszare kozaki. W końcu mija rok. Baśki nadal nie ma, a śledztwo nie rusza się ani o krok. Z niewiadomych przyczyn to dopiero wtedy milicja przeszukuje mieszkanie przy ulicy Kilińskiego 82, a przynajmniej taką informację podaje Michał Fajbusiewicz. Adam Antczak bowiem wspomina, że faktycznie do przeszukania doszło z opóźnieniem, ale nie aż rocznym. Według niego służby zajęły się tym jakoś 2-3 miesiące po zgłoszeniu zaginięcia i w jego opinii zrobiły to bardzo rzetelnie, używając do tego m.in. środków pozwalających na odnalezienie śladów krwi. Rzekomo pracowali przy tym najlepsi specjaliści z Komendy Wojewódzkiej Milicji. Jednak mimo ich doświadczenia i zaangażowania, w mieszkaniu nic istotnego nie znaleziono. Nie wiem do końca, jaki był udział Adama Antczaka w tym śledztwie, bo źródła nic na ten temat nie donoszą, ale w materiałach prasowych znajduje się wiele informacji, które to właśnie on podaje dziennikarzom. Wydaje mi się, że skoro był sąsiadem Baśki i to jeszcze w jakiś sposób z nią powiązany, m.in. przez korepetycje z angielskiego, jakich udzielała jego synowi, nie mógł aktywnie uczestniczyć w śledztwie. Domyślam się, że miał w miarę bieżące informacje o postępach poprzez swoje znajomości albo dowiedział się o nich po prostu wiele lat później. W każdym razie z jego wypowiedzi wynika, że po tym jak milicja weszła do mieszkania kilka miesięcy po zaginięciu, to zauważyła, że panuje w nim wielki nieład i nic nie wskazywało na to, żeby ktoś próbował ukryć jakieś ślady zbrodni, do której mogło tam dojść.
Pewnie chodzi o brak gruntownego czyszczenia jakichś powierzchni, na przykład podłogi w łazience, brakującego dywanu, silnego zapachu środków chemicznych, czy wymiany jakichś płytek albo odmalowania ścian. Czasem widać takie charakterystyczne ślady, które zupełnie nie pasują do pozostałej części mieszkania. Na przykład tylko jedno pomieszczenie albo fragment pomieszczenia jest zadziwiająco czysty i świeży w porównaniu do całej reszty. Tutaj niczego takiego nie dało się zauważyć. Cytując jego własne słowa, był to nieład zostawiony nie przez mężczyznę, a kobietę. Mieszkanie wyglądało tak, jakby Barbara Chrzczonowicz przed chwilą z niego wyszła. On, czyli jej mąż, nic w tym mieszkaniu nie zmieniał. Z zeznań sąsiadów wynika, że ostatni raz widzieli Baśkę 16 grudnia 1986 roku. Rano pojechała do pracy, a po południu widziały ją sąsiadki, jak wraca z zakupami. Ustalono też, że wieczorem tego dnia była w mieszkaniu ze swoim mężem. Małżeństwo Szymańskich, mimo że z dość krótkim stażem, wcale nie było udane. Zamiast młodych, zakochanych w sobie po uszy małżonków, sąsiedzi na co dzień widzą i słyszą sprzeczki, kłótnie i odgłosy awantur dochodzące z ich mieszkania. Ostatnią awanturę pamiętają właśnie z 16 grudnia. Później będą tłumaczyć, że nie reagowali, bo dochodziło do nich na tyle często, że zdążyli się już do nich przyzwyczaić. Nie wiadomo też nic o tym, żeby słowne przepychanki przekształcały się w jakieś rękoczyny, więc przymykali na to oko. Zresztą wszyscy wiemy, że często w naszej polskiej kulturze występuje postawa niewtrącania się w nieswoje sprawy i po prostu cicha obserwacja zdarzeń, dopóki nie wydarzy się coś złego. Najczęściej właśnie wtedy niemym świadkom rozwiązuje się język. Oczywiście nie zakładam tu złej woli sąsiadów, raczej dzielę się z wami luźną dygresją. Trzeba pamiętać też, że to było prawie 40 lat temu i nasza polska mentalność przez te lata uległa zmianie. Urywane fragmenty wykrzykiwanych zdań pozwalają sąsiadom sądzić, że to właśnie pies Baśki był powodem tej ostatniej kłótni. Argumenty na to, że psa trzeba się pozbyć, były różnorakie. Że brudzi, że kosztuje, że przeszkadza. Dla mieszkańców kamienicy ta scysja nie była niczym niezwykłym. Jednak to właśnie po niej zaczęli zauważać, że coś jest inaczej. Kłótni już nie było, a Baśkę przestało się widywać w ogóle. Zniknęła. To, na co jeszcze zwracają uwagę i co ich niepokoi, to fakt, że tej nocy, około 4 nad ranem, widzieli, jak jej samochód wyjechał z dziedzińca i wrócił dopiero po kilku godzinach. Co prawda nie widzieli, kto był kierowcą, ale do tej pory to tylko Baśka go używała. Nigdy nie widzieli, żeby to Piotr siedział za kierownicą. Nie miał nawet prawa jazdy. W końcu oczywistym staje się dla wszystkich, również dla milicji, że głównym podejrzanym w sprawie jest właśnie Piotr. Zostaje zabrany na przesłuchanie, na którym potwierdza, że 16 grudnia posprzeczał się z żoną, ale zaprzecza, żeby wydarzyło się między nimi wtedy cokolwiek więcej. Baśka zdenerwowana wyszła z mieszkania, deklarując wyjazd do koleżanki i tyle. Zapytany o jej malucha, o to, że sąsiedzi widzieli, jak samochód wyjechał z podwórka bardzo wczesnym rankiem, oznajmia, że to on sam go wtedy zabrał. Pojechał na stację benzynową zatankować. Paliwo było na kartki i o tak wczesnej porze kolejki zazwyczaj były mniejsze. Chociaż na miejscu okazało się, że i tak musiał czekać na swoją kolej przez kilka godzin. Zastanawiam się tutaj głośno, czy milicja potwierdziła jego wersję z pracownikami stacji. Jednak biorąc pod uwagę, że do podjęcia przez nich jakichkolwiek czynności doszło dopiero po kilku miesiącach od zaginięcia, obawiam się, że nawet jeśli zadali sobie ten trud, to nic nie udało się ustalić. Zapamiętanie twarzy kogoś obcego, albo nawet znajomego, ale z dokładnością do danej godziny i konkretnego dnia, kilka miesięcy wstecz, wydaje się być dość nierealne. A połowa lat 80. to jeszcze nie czasy kamer przemysłowych, których nagrania ewentualnie można by było sprawdzić. Źródła podają jednak, i tutaj cytuję, szkoda, że milicji nie zdziwił fakt, iż małżonek nigdy wcześniej nie użytkował tego auta. Wydaje się zatem, że wątek dziwnego wyjazdu i przejazdu samochodu w środku nocy po kłótni, po którym znika jego żona, w ich ocenie został przez Piotra racjonalnie wyjaśniony i nie trzeba drążyć tematu. To nie jedyny zastanawiający aspekt związany z maluchem. Po tym dniu
Szymański już nigdy się nim nie interesuje i go nie używa. Pomarańczowy Fiat 126P o rejestracji LDE 4950 będzie tak sobie stać na podwórku, aż zacznie rdzewieć i w końcu ktoś go rozkradnie. Czy Piotr wiedział od początku, że jego żona nie wróci? Nie miałoby znaczenia, co stanie się z jej autem, podobnie jak to, co stanie się z jej ukochanym psem, którego przecież pozbył się kilka tygodni po jej zaginięciu. W sprawę tajemniczego zniknięcia Baśki zaangażował się sam Michał Fajbusiewicz. Przed laty łączyło ich gorące uczucie, więc nie była dla niego obojętna nawet po latach. A przecież od kilku miesięcy miał swój autorski program o zasięgu ogólnopolskim, magazyn kryminalny 997, więc postanowił to wykorzystać i w jednym z odcinków zrelacjonował jej historię. Pewnego dnia osobiście spotkał się z Adamem Antczakiem i zaproponował, żeby pojawić się w kamienicy z ekipą telewizyjną i spróbować skonfrontować się z Piotrem. Pół godziny później miała na miejscu pojawić się milicja, która zabierze go na przesłuchanie na komisariat. Obaj myśleli, że być może takie działanie jakoś go wystraszy, wytrąci z równowagi i powie coś, czego wcześniej nie mówił, albo co nie będzie spójne z poprzednimi wyjaśnieniami. Że po prostu facet pod wpływem silnych emocji w końcu pęknie. Kiedy zgodnie z ustaleniami z milicją, ekipa Fajbusiewicza razem z nim samym pojawili się w kamienicy przy ulicy Kinińskiego 82, punktualnie o godzinie 10, żeby porozmawiać z Piotrem na potrzeby programu, on nic nie chciał im powiedzieć. Nie wpuścił ich do mieszkania, a nawet wyrzucił ich z klatki. Kiedy 30 minut później zjawiła się milicja i zabrała go na komendę, tylko utrzymywał poprzednią wersję zdarzeń. Michał po jakimś czasie spróbował konfrontacji raz jeszcze, ale skończyło się tak samo jak za pierwszym razem. Szymański nie był skory do rozmowy. Przez jakiś czas Piotr był wielokrotnie zatrzymywany, a następnie zwalniany z aresztu, ale milicja nie miała przeciwko niemu żadnych dowodów na to, że ma coś wspólnego z zaginięciem swojej żony. Po jakimś czasie, mniej więcej po 5 latach, wyprowadził się z kamienicy i wyjechał za granicę, zostawiając mieszkanie zupełnie puste. Najprawdopodobniej dotarł najpierw do Stanów Zjednoczonych, a następnie do Meksyku. Ostatnie informacje, do jakich dotarł przed laty Michał Fajbusiewicz, który jak rozumiem osobiście poleciał do Meksyku, próbując odnaleźć Piotra na własną rękę, są takie, że zginął tam w tajemniczych okolicznościach. Być może był to wypadek samochodowy, jednak jak sam podkreśla, nie są to sprawdzone informacje. Szokujący jest jeden fakt, do którego milicja dotarła już po zaginięciu Baśki, a dotyczący przeszłości jej męża. Otóż przed laty, będąc zaledwie 15-latkiem, pozbawił życia swojego ojca alkoholika. Nie wiadomo nic więcej o okolicznościach, jakie temu towarzyszyły. Jedyne, co podaje się w mediach, to to, że było to działanie w afekcie i że został wtedy skazany na karę więzienia. Prawdopodobnie było to 8 lat, ale udało mu się opuścić mury więzienia za dobre sprawowanie po odbyciu połowy tej kary. Bliscy Baśki, milicja, jak i sam Michał Fajbusiewicz są przekonani, że Baśka nie miała o tym pojęcia. W końcu nie znała go wcale tak długo, bo miesiąc przed ślubem i mniej więcej rok podczas trwania małżeństwa. A w trakcie trwania małżeństwa, 3 miesiące po jego zawarciu, Piotr wyjechał do Anglii na prawie pół roku. Realna znajomość trwała zatem jakieś 8, może 9 miesięcy. Sam Piotr był dla jej znajomych dużą zagadką. W sumie nikt tak naprawdę go nie znał, ani wiele o nim nie wiedział. Jedna z osób, która znała ich oboje, wyznała w wywiadzie, że w jej ocenie Piotr był dziwakiem. Był mężczyzną drobno zbudowanym, niezbyt wysokim. Miał w zwyczaju przemykać pod ścianą ubrany w szarą kurtkę i nie chciał rzucać się w oczy. Wolał być raczej niezauważony. Sąsiad ujawnia też, że nikt nie chce za bardzo o tym mówić, ale podobno nie miał ciekawej przeszłości i zdarzało się, że pytała o niego milicja. Nic więcej jednak publicznie nie ujawniono na ten temat, więc nie jestem pewna, czy to referencja do tego, co zrobił swojemu ojcu, czy miał coś jeszcze na sumieniu, co zafundowało mu domowe wizyty milicji. Michał Fajbusiewicz wielokrotnie próbował dojść do prawdy, ale jego śledztwa niemal za każdym razem prowadziły tylko do jednej osoby – jej męża. W tej sprawie od początku pojawiały się poszlaki, ale były to tylko poszlaki. Nie było żadnych dowodów, które pozwoliłyby postawić kogoś przed sądem.
Od zaginięcia Baśki mija już prawie 40 lat i nadal nie wiadomo, co się z nią stało. Czy zniknęła dobrowolnie, chcąc uciec z nieudanej relacji? Jeśli tak, to musiała zostać w kraju albo przekroczyć granicę nielegalnie. Milicja jest pewna, że o legalnym wyjeździe z kraju nie było mowy. Zakładam, że albo nie miała nigdy wyrobionego paszportu, albo nie odebrała go z komendy, na której był zdeponowany. Ta wersja jednak wydaje się mało prawdopodobna. Czy w takim razie tamtej nocy wydarzył się nieszczęśliwy wypadek, a Piotr spanikował, zamiast udzielić jej pomocy? Czy może celowo wyrządził jej krzywdę, a potem tak wszystko ukartował i zatuszował, że mamy do czynienia ze zbrodnią doskonałą? Może było to działanie nieplanowane i spowodowane nagłym przypływem silnych emocji. Być może Baśka powiedziała coś, czego nie mówiła nigdy wcześniej podczas kłótni. Obraziła go, może zagroziła odejściem albo wyrzuciła go z domu. Może chwycił ją za mocno za szyję i zorientował się, co zrobił, jak już było po wszystkim. Może sięgnął po jakiś przedmiot i uderzył ją, albo właśnie to ona chciała go uderzyć, a on zareagował zbyt agresywnie. Może popchnął ją, albo sama potknęła się i doszło do nieszczęśliwego wypadku. A może wszystko przemyślał i precyzyjnie zaplanował i tego dnia po prostu zrealizował swój plan. Aktualnie nie ma chyba ani jednej osoby, która wierzyłaby w to, że Szymański nie ma nic wspólnego ze zniknięciem Baśki. Tak samo jak nie ma chyba ani jednej osoby, która spodziewałaby się, że kobieta odnajdzie się cała i zdrowa. Najbardziej prawdopodobną wersją jest to, że coś złego wydarzyło się podczas ich kłótni na kilka dni przed Bożym Narodzeniem 1986 roku i że w pełni odpowiada za to Piotr. Część osób wysnuło teorię, że po wszystkim pozbył się Baśki, korzystając ze swojej specjalistycznej wiedzy, bo jak pamiętacie, był chemikiem. Dobrze znał substancje chemiczne, umiał je mieszać i zapewne miał do nich łatwiejszy dostęp niż wiele innych osób. W mieszkaniu była wanna, a przecież niektóre substancje mają właściwości rozpuszczające. Piotr nie byłby pierwszą osobą, która w taki sposób pozbyłaby się niechcianych dowodów czy ciała. Tej teorii jest jednak przeciwny Adam Antczak. Zgodnie z jego obserwacjami, wanna była żeliwna, taka przedwojenna, więc jak rozumiem, zastosowanie pewnych środków zostawiłoby duże ślady, a być może nawet poważnie by ją uszkodziły. A po oględzinach stwierdzono, że żadnych śladów na niej nie ma, a sama wanna nie została wymieniona na żadną inną. Być może jest to jedna z tych teorii, które ludzie lubią tworzyć, by nadać sprawom trochę więcej pikanterii i kontrowersji. Pan Antczak wypowiedział się też w jednym z wywiadów odnośnie do innych potencjalnych możliwości, jak Szymański mógł pozbyć się żony. Zanegował również z perspektywy lokatora, jakoby ukrycie jej gdzieś na terenie kamienicy było prawdopodobne. Podwórko przynależące do budynku jest w całości wybetonowane i jak rozumiem, jego powierzchnia nie została nigdzie naruszona. Nic ani nikogo w takim razie tam nie zakopano. Na tym samym podwórku stała też od lat nieużywana ubikacja, ale milicja dokonała jej dokładnego przeszukania i również tam niczego nie odnaleziono. Pozostaje zatem jedyna opcja, czyli wywiezienie gdzieś Baśki, być może jeszcze nawet żywej, może tylko nieprzytomnej. Za tą teorią przemawiałaby niezrozumiała nocna podróż jej pomarańczowym maluchem. Gdyby to ona jechała i nieważne gdzie miałaby jechać, to na pewno wzięłaby ze sobą jakieś rzeczy, a przede wszystkim nie ruszałaby się bez swojego ukochanego psa. Poza tym ktoś po kilku godzinach przyjechał tym samochodem z powrotem. Jeśli to ona wróciła, to gdzie w takim razie się podziała? Zaparkowała z powrotem na terenie kamienicy, w której mieszkała i wtedy dopiero uciekła? Bez auta? Nie brzmi to przekonująco. Raczej wszystko wskazuje na to, że to Szymański pojechał gdzieś samochodem i najpewniej nie był w nim sam. Całość zajęła mu kilka godzin. Czy pojechał gdzieś daleko i dlatego tak długo go nie było? Czy raczej blisko, ale większość czasu minęło mu na przykład na kopaniu dołu w zimnej grudniowej ziemi? Tutaj jeszcze tak na marginesie, ale z kronikarskiego obowiązku czuję, że powinnam wam powiedzieć, że Adam Antczak nie do końca wierzy też w obserwacje sąsiadów, jakoby wtedy w nocy Szymański gdzieś jechał samochodem. Mówi, że auto było uszkodzone i po tym, jak wyprowadzono je z garażu, przez kilka miesięcy stało już tylko nieużywane w kącie podwórka. Być może do nierozwiązania zagadki zniknięcia Baśki przyczyniła się również klasyfikacja sprawy. Śledztwo prowadzone przez milicję, bez względu na to, jak ocenimy jego efektywność, było prowadzone pod kątem zaginięcia, a nie zabójstwa. A to z kolei determinowało, jakie procedury były do wykonania. Możliwe, że jeśli kategoria sprawy byłaby inna,
to wykryto by jakieś dowody, których przy zaginięciu po prostu nawet nie szukano. To, że po śmierci rodziców nie miała żadnej bliskiej rodziny oprócz ciotki, a jej wybranek serca zachowywał się co najmniej zastanawiająco, też nie pomogło. Baśki tak naprawdę nie miał kto szukać. Nikomu jakoś specjalnie na tym nie zależało. Jedyna osoba, o której mówi się w materiałach prasowych, która faktycznie starała się wyjaśnić sprawę, jest jej ciotka, a w późniejszych okresach również Michał Fajbusiewicz, który, jak sam mówi, stracił już nadzieję na to, że poznamy prawdę. Kochani, dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii. Zachęcam do zapoznania się ze źródłami i od razu daję znać, że niektóre informacje, jakie tam znajdziecie, wykluczają się między sobą. Te najważniejsze różnice Wam przytoczyłam, ale na pewno znajdziecie ich więcej. Ja przy opracowywaniu tego materiału wybrałam podejście, żeby tam, gdzie to tylko możliwe, opierać się na wspomnieniach Michała Fajbusiewicza. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału i włączeniu powiadomień o nowych odcinkach. Będę też bardzo wdzięczna za łapkę w górę i skomentowanie odcinka. Pomożecie mi w ten sposób z zasięgami, które w okresie zimowym dla twórców True Crime nie są zbyt przychylne. Pozdrawiam Was ciepło i do usłyszenia.